Ja jestem krzewem winnym, a wy jesteście latoroślami. Witam was, kochani, w kolejnym dniu naszych rozkminek. Witam was 13 maja, dzień, kiedy to Maryja objawiła się w Fatimie, ale również dzień, w którym to obchodzimy kolejną rocznicę zamachu na Ojca Świętego Jana Pawła II i zapraszam do wspólnych rozkminek, zapraszam do wspólnego rozważania Słowa Bożego. A dzisiaj w Ewangelii słyszymy, jak Pan Jezus mówi, że jest winnym krzewem, my jesteśmy latoroślami. Mówi Pan Jezus, że On jako winny krzew chce przynosić dobre owoce. I tak sobie myślę, kochani, że pięknym przykładem do dzisiejszej Ewangelii jest to, że my chyba wszyscy lubimy dobre owoce. Lubimy, aby te owoce były słodkie, dojrzałe, soczyste, gasiły pragnienie, kiedy jest gorąco, przynosiły radość, kiedy jest smutek, zaspokajały choćby na chwilę nasze pragnienia. I kochani, niewątpliwie, żeby takie owoce zrodziły się, aby takie owoce powstały, to musimy je pielęgnować, musimy je podlewać wodą, musimy je wystawić na słońce, aby dojrzewały. I niewątpliwie dzisiaj Pan Jezus też mówi o tym, że On jako krzew winny chce, abyśmy byli Jego dobrymi owocami. Ale innymi owocami niż te, które spożywamy tutaj na ziemi. Owocami, które przyniosą owoc w postaci życia wiecznego. Pan Jezus jest również podlewany, nawadniany, jest również napełniany słowami swojego Ojca. Pan Jezus jest tym, który daje słowo jako najlepszy nawóz dla owoców. Dlatego, kochani, chciejmy każdego dnia stawać się lepszymi owocami. Chciejmy każdego dnia kwitnąć do tego stopnia, aby przynosić owoce w postaci życia wiecznego. Chciejmy zatrzymać się raz jeszcze nad dzisiejszą Ewangelią, raz jeszcze nad słowami Pana Jezusa, który to do nas mówi: ja jestem winnym krzewem, a wy jesteście latoroślami. Wspomnijmy może najsmaczniejsze owoce, jakie w życiu jedliśmy i stawajmy się takimi owocami. Owocami, które przynoszą Słowo Boże, które przynoszą życie wieczne, również tym, których Pan Bóg postawi na naszej drodze. Życzę pięknego, środowego dnia i zapraszam na rozminki już jutro. Pozdrawiam, trzymajcie się z Bogiem.